Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Wiecie, jak to ja jestem bardzo leniwą kluchą. Klucha, pozdrawiam cię. Mi się nie chce edytować tych odcinków. Jakby mam je bardzo często nagrane. Aktualnie mam chyba 3 odcinki do wyedytowania. Tylko mi się po prostu nie chce. Muszę czekać na okazję, kiedy jestem sama w domu i nie ma kto mi zawracać głowy, żeby mnie wołać czy coś, pomóc i tak dalej. I to jest bardzo irytujące moim zdaniem, no ale dobra. Mniejsza o to, tam moje sprawy i nikomu do tego. Ale jakoś mi się udaje edytować i jak widzicie, mój klan był na Indiach i walczyli z me. Po prostu me do nich bił i było tam 2-6, czy tam na 5. I zaczęli ich po prostu klepać. No to ja czytając grupę klanową, mówię takie: dobra, wbijam, stworzy mi serwer, to wyjdźcie i wbijcie do nas. No i wbiło do mnie 4 osoby z mojego klanu. No i teoretycznie zostały, no nie teoretycznie, praktycznie zostały tylko 3 miejsca dla me. Więc było 5-3. No ale jak było wcześniej 2-6, no to fair, nie fair, jakby lepiej dla nas, gorzej dla nich, ale wcześniej to było lepiej dla nich, gorzej dla nas. No wiecie, życie nie jest sprawiedliwe. I walczyliśmy z nimi przez całe 20 minut. Jakby mam nagranie 20-minutowe, ja wam to oczywiście przyspieszyłam. I przez całe 20 minut, jak się z nimi klepiąc, na początku przegrywaliśmy, ale później, jak już wpadliśmy w tą rutynę i umieliśmy ich pokonać, to nie umieli z nami wygrać. I na samym końcu, jakby zobaczycie, co się tam działo, ale oni byli strasznie źli o to. Nie chcę za dużo spoilerować, ale bardzo źli o to, że z nami przegrali. Oj, spoilerowałam końcówkę, o nie, tego nie było, to się wytnie. Cała walka generalnie moim zdaniem poszła dobrze, jak na nowy klan, bo my żyjemy dopiero 1,5 miesiąca, klanówka egzystuje. I jak na nowy klan, porównując do me, który jest dosyć starym klanem, mają już 5 poziom klanu w ogóle, i tak samo jak AOT, i oni jako znani proplayerzy, hakerzy i w ogóle, hakerzy to pod tym względem, że oni umieją sobie dodać ilość PvP, czy tam kisów swoich jak zwał, że oni sobie umieją po prostu zhakować tak, że stunt im się nie ładuje, że mają co chwilę, mogą sobie klikać i spamować tym, czy tam co sekundę mają, nie pamiętam, nie wiem, jakby ja tylko to słyszałam, jeśli nigdy z tym nie spotkałam, albo że potrafią sobie dodawać magicznie życie i tam z 200 HP na 295 nagle mają 1000 ileś. Podobno takie coś umieją. Nie wiem, akurat nam się to nie zdarzyło na arenie podczas walki, ale wiem, że są dobrzy w walce i za to ich szanuję i lubię, bo chciałabym się od nich nauczyć kiedyś tak walczyć, jak oni umieją. Chociaż to będzie ciężkie. Ale no, jako miś, który ma bardzo mało energii, to była strasznie ciężka walka z nimi, żeby utrzymać tą energię. Jakkolwiek. Ja już tu nie mam energii, jestem praktycznie martwa, tylko że im uciekłam. No niestety zgarnęłam bossa, ale on mi nie uderzył. Ale oni sobie mnie odpuścili i to mógł być ich błąd, bo rzucili się na resztę mojego klanu, który po prostu ich tam obił mocno. No i na przykład ten Deadlost, który miał jeszcze przed chwilą full HP, nagle zaraz zdechnie. Tak samo jak ja zdechnę. Ja już zdechłam. No. Ale walka generalnie moim zdaniem była udana. Moglibyśmy to powtórzyć kiedyś, tylko nie wiem, czy będę nagrywać, bo nie wiem, czy się opłaca ich tak jechać, żeby bardziej nas nie zawiedzili, niż to już zrobili. Bo ja jestem pewna, po tym, co się stało tutaj, będziemy mieli z ich strony takiego hunta, takiego po prostu hunta. Oni nas tak znienawidzą przez to. To jest smutne. Ale no. Ostatni raz jakby od dłuższego czasu, jeśli dobrze pamiętam. Teraz przez bardzo długi czas nie będę ginąć i będę narzekać, że nie mam energii. Co się długi czas, no mam na myśli jakieś tam 3 minuty, może więcej, że ja to przyspieszyłam dwukrotnie, więc u was będzie 2 razy krócej.
ale teraz będzie ten moment, kiedy ja będę prosić się, żeby oni mnie zabili, bo nie będę miała energii i nie będę mogła ich bić. No i zaraz ten Dede zginie i zostało ich dwóch przy nas. I moja reszta mojego klanu rzuciła się na tego G coś tam. G, P, Y, C, T, P. Ja za nim też pobiegłam. Za mną biegł ten Dis, coś tam. A nie, przepraszam, ten Lost. Szczególnie wszyscy za mną biegli. W ogóle ich sposób walki jest o tyle dziwny, że oni rzucają się... Nie, w sensie nie dziwny, mądry. Oni rzucają się na jedną osobę i dojeżdżają ją. A my rzucamy się na różne osoby i bijemy ich powoli, ale z sensem. I później, jak wpadliśmy już w ten rytm, to przez to, że nas było więcej, chyba nie umieli z nami wygrać. O nie, tu będę musiała zacenzurować, ja to zaraz zrobię. W sensie, wy to już pewnie macie zacenzurowane, ale ja jeszcze nie, jak to dodaje dźwięk. Moon napisała coś, co mnie prosiła, żebym usunęła. Moon, jeśli to oglądasz, a na pewno oglądasz, powiedz, że i tak cię kocham. Bo przyjacielsko zakocham. No. I w tym momencie klan Me już sobie przestaje radzić z nami. Przynajmniej według mnie, jakby teraz jak to oglądam z perspektywy trzeciej, nie z tego, że ja tu miśkiem akurat naparzałam ich, ale teraz jako perspektywa trzecia, trzecioosobowa, że splączę się w własnym języku. W własnych słowach. What? No, że oglądam jakby jako osoba trzecia, to stwierdzam, że nam poszło bardzo dobrze podczas tej walki. Brawo, ominęłaś go. Brawo ja. Nie, czasem nie rozumiem sobie siebie, ale dobrze. No, Ein się teraz biegnie, ale jeden zaraz zdechnie. I tyle było z jego walki. Tylko, że mi energii zabraknie. I tu na Instagramie prosiłam się, żeby mnie zabili, ale nie, oczywiście ominął mnie. A ja biegam bez energii, jak dla mnie. I to jest to, o czym mówiłam, że ten Dis... Nie chce mi się tego czytać. Coś tam, on biegał jak popaprany i ja marnowałam energię biegając za nim, a on nie...
jakby i ma, to oni nie przychodzą. Okej, stało. I żeby być zabawa zabawą, to proszę mi na game, słuchajcie, drzwi. I oni nam opisali, tak, jest bardzo niemiło. Zresztą nawet po rosyjsku nam to opisali, nie? Ale no, zrobiliśmy sobie to na podmiotko. Oni już sobie odpuścili, przestali na nas zbiec, każdy był happy. I o, tu już napisali, że coś bez pałka i...